Tak jak wspominaliśmy w jednym z poprzednich materiałów, zaskakująco dużo dobrych rzeczy można obejrzeć teraz na ekranach kin, nawet jeżeli nie mówimy tutaj o oficjalnych premierach, to wciąż można te rzeczy dorwać na pokazach przedpremierowych. Jedną z nich jest Sound of Metal. Oczywiście, jeżeli obserwujecie nas również w różnych mediach społecznościowych, to pewnie już wiecie, że ten film również objęliśmy swoim patronatem medialnym, tak samo jak było przy okazji Palm Springs, więc jeżeli to wystarcza wam za rekomendację, to jak zwykle wiecie, co macie z tym zrobić. Lećcie do kin! I tutaj dodatkowo powiem, że ten film naprawdę warto zobaczyć w kinie, a jeżeli nie macie takiej możliwości, to później, jeżeli na VOD, to przy bardzo, bardzo, bardzo dobrym nagłośnieniu. Tak, a jeżeli macie go obejrzeć na ekranie kina, to także szukajcie takich sal, przy których jesteście przekonani, że nagłośnienie będzie naprawdę na wysokim poziomie. Bo to jest po prostu w tym filmie bardzo, ale to bardzo ważne. Sound of Metal jest historią pary muzyków, ona jest wokalistką w zespole, on jest perkusistą. I mieszkają w takim sporym kamperze, jeżdżą od miasta do miasta, grają koncerty, sprzedają jakiś tam merch związany ze swoim zespołem. Mamy do czynienia z po prostu duetem, który zajmuje się muzyką metalową, jak wskazuje tytuł. I właśnie stoją u progu zrobienia trochę większej kariery, bo oczywiście oni utrzymują się teoretycznie jakoś tam na jakimś poziomie z tego muzykowania, ale dopiero mają wydać swoją pierwszą płytę. I w momencie, kiedy poznajemy Rubena i Lou, to oni są w trakcie takiego małego tournée właśnie, które ma doprowadzić do powstania tej płyty. Nagle naszemu głównemu bohaterowi zaczyna szwankować słuch. Nawet nie powiedziałbym, że zaczyna szwankować, on po prostu niemalże w takim momencie znika. On słyszy tylko jakieś takie bardzo niskie tony, w ogóle nie słyszy głosów. No i na początku wydaje mu się, że może to jest kwestia chwilowa. Po prostu no, coś na tym koncercie było za głośno i faktycznie wydarzyło się coś nieprzewidzianego. Ale kiedy udaje się do lekarza, okazuje się, że właściwie stracił słuch już w 70%. Te zmiany są nieodwracalne i co więcej, po prostu to będzie postępować. Więc głównemu bohaterowi przydarza się to, co jest chyba jednym z największych koszmarów wśród ludzi, którzy zajmują się profesjonalnie muzyką, ale chyba nie tylko, bo po prostu z dnia na dzień, w jednym momencie tracimy praktycznie słuch. No w każdym razie jego życie wywraca się do góry nogami i choć teoretycznie istnieją takie zabiegi, które mogłyby mu w pewnym sensie pomóc odzyskać choć część tego zmysłu, to jednak po pierwsze są bardzo, bardzo drogie, a po drugie nie gwarantują skuteczności. Na tym etapie, przed pierwszą płytą, naszych bohaterów na ten zabieg tak czy siak nie stać. Tak, no i będziemy mieli do czynienia ze swego rodzaju kryzysem, zarówno w tym związku, jak i w ich życiu zawodowym. Tutaj oczywiście oprócz ogromnego zaangażowania Riza Ahmeda, który właśnie odgrywa tę główną rolę, też ogromne znaczenie ma to, co mówiliśmy na samym początku, czyli dźwięk, który nadaje rytmu całej tej opowieści. Ponieważ zaczynamy od bardzo głośnych tutaj dźwięków, chaotycznej muzyki, od tych koncertów właśnie, poprzez takie momenty wyciszenia, później znowu mamy jakieś narastające frustracje bohatera na przykład. Twórcy z pełną świadomością oferują nam taki zestaw dźwięków, który właśnie jest kontrastujący. Te szczegóły, te drobiazgi, których być może na co dzień nawet nie zauważamy, tutaj są mimo wszystko tak słyszalne, tak podbite. Potem on traci ten słuch i ta ilustracja dźwiękowa wydaje się być bardzo realistyczna, taka namacalna, pozwala nam poczuć mniej więcej, chociaż na pewno nie na taką skalę, ale mniej więcej to, co może czuć ten bohater w tym momencie, jak zmienia się jego perspektywa. I oczywiście nie będziemy wam tutaj zdradzać, na jakie kroki się decyduje, czy też nie, nasz główny bohater w tej drugiej części filmu, ale momentem przełomowym jest ten, w którym ta jego dziewczyna decyduje, że powinni wybrać jakieś miejsce, do którego główny bohater może się udać i może zapoznać się właśnie ze światem osób niesłyszących, z całą tą kulturą, nauczyć się, no może na wszelki wypadek, a może po prostu amerykańskiego języka migowego, żeby móc porozumiewać się ze światem w sposób inny niż pisanie cały czas na kartce pojedynczych słów. No i właśnie w ten sposób Ruben trafia na pewną farmę, jeżeli można tak powiedzieć, która jest ośrodkiem dla takich właśnie osób,
które trzeba przystosować do tego, co się z nimi dzieje po prostu, do nowej sytuacji. No i oczywiście my jako widzowie razem z Rubenem wchodzimy tam w sumie tak naprawdę po raz pierwszy i poznajemy tę kulturę od środka. I to jest właśnie kolejna z tych płaszczyzn, na których moim zdaniem ten film działa. To znaczy ja spodziewałem się troszeczkę po tym obrazie tego, że będziemy mieli do czynienia z taką ekspresyjną, bardzo taką emocjonalną jazdą bez trzymanki, jeżeli chodzi o ten brak akceptacji tego, co się wydarzyło bohaterowi. Natomiast w tym środkowym segmencie mimo wszystko schodzimy nieco z tonu i zaczynamy po prostu poznawać ten świat, zaczynamy szukać pewnych dróg. I ja jestem bardzo wdzięczna twórcom właśnie za to, że ten środkowy segment wygląda tak, jak wygląda. Wiem, że dla niektórych osób, które są bardziej przyzwyczajone do takich standardowych hollywoodzkich narracji, to może być jakiś moment przestojowy albo jakiś skrótowy wręcz. Dla mnie był odkrywaniem w pewnym sensie świata, którego nie znam. I to, co dla mnie było uderzające, to to, jak na przykład już na pewnym etapie wyglądały, powiedzmy, dyskusje w takim środowisku, w takiej kulturze, kiedy mamy, nie wiem, z 10 czy 12 osób przy stole, wszyscy jedzą i porozumiewają się ze sobą językiem migowym, tak naprawdę słyszymy tylko szelesty, uderzenia widelca i tak dalej, i tak dalej. Widać w obrazku, że jest to burzliwa dyskusja. Wszyscy się śmieją, powiedzmy, opowiadają sobie historię, ale my obserwujemy taki obrazek, który jest inny niż do tego przywykłem. Tak zupełnie, diametralnie inny. I szczerze mówiąc, to była dla mnie jedna z najbardziej angażujących scen takiej dyskusji właśnie przy obiedzie czy czymkolwiek, jakie widziałam, a teoretycznie niewiele z niej rozumiałam, ale może już nie skupiajmy się tutaj na samej fabule, no bo już nie przechodźmy do trzeciej części w ogóle, moim zdaniem, bo nie, to nie jak, jakie rozwiązanie tam następuje, to jest znowu emocjonalna jazda dla tych, którzy od początku gdzieś empatycznie podejdą do bohatera. Chciałabym przez chwilę o aktorstwie w tym filmie, bo trochę brak mi słów. Widać przede wszystkim w absolutnie każdej sekundzie, w każdej minucie tego filmu ogromne zaangażowanie, z jakim podeszli w ogóle twórcy, czy też odtwórcy ról głównych do swoich kreacji, ponieważ jednocześnie mamy tego Riza Ahmeda, który mistrzostwo świata obrazuje tego bohatera w tak autentyczny sposób, że ja w niego wierzę od pierwszej do ostatniej minuty. Poza tym wiemy już z różnych wywiadów i materiałów na temat tego filmu, że po pierwsze nauczył się grać na perkusji do tego filmu, a po drugie nauczył się amerykańskiego języka migowego do tego filmu, co jest moim zdaniem już bardzo trudnym zadaniem, a jeszcze do tego wszystkiego dołożyć tę niesamowicie dramatyczną sytuację tego człowieka. Dla mnie to jest rola kompletna. Uważam, że nie można jej nic zarzucić. To, czy aktor dostanie za nią te wszystkie zasłużone nagrody, moim zdaniem, to już jest zupełnie inna sprawa, bo i tak uważam, że to jest koncert. Tak, i też bardzo ciekawe tutaj było właśnie podejście reżysera, który zdecydował się na taki krok, żeby wziąć aktora, który nie potrafi grać na perkusji, który nie zna języka migowego, ale rzucić go właśnie na tę głęboką wodę. Masz te kilka miesięcy na to, żeby się przygotować i właśnie musisz uskutecznić tę zmianę, tak diametralną zmianę w swoim życiu, tak samo jak bohater, którego masz odgrywać. Musisz nagle przystosować się do tych warunków. Mało tego, będziesz grać koncert przed prawdziwą publicznością, więc jeżeli coś schrzanisz, to po prostu to będzie na twoich barach. My nie będziemy nic upiększać i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby stawia tego aktora w sytuacji bardzo stresującej i pozwala mu po prostu na to, żeby dał z siebie absolutnie tak wszystko. I chociażby na tej płaszczyźnie widać, że to jest projekt zrodzony z pasji, a też dużo można poczytać o tym, jak właśnie reżyser tutaj debiutujący zresztą, co jest niesamowite w takiej historii, w takiej formie w tak, ogóle. Jak wiele lat przygotowywał się do tego, żeby zrealizować ten film w taki sposób, jak sobie wymarzył, w jaki sposób go zaplanował, nie chcąc iść na skróty, tą powiedzmy taką hollywoodzką drogą. Jak wiele czasu poświęcono tutaj na to, żeby zmontować ten film, żeby właśnie ten sound design był tak dopracowany i żeby przeniósł nas do tego świata w 100%. I tutaj warto zaznaczyć, że postprodukcja tego filmu była znacznie dłuższa niż sam proces produkcji. Ale oczywiście, jeżeli chodzi tutaj o kwestie aktorskie, to nie samym Rizem żyjemy, bo równie świetnie radzi sobie tutaj partnerująca mu Olivia Cook, której bohaterka tak naprawdę przechodzi również przemianę w tej sytuacji. W pewnym momencie możemy sobie pomyśleć, że ona wręcz gra tutaj dwie zupełnie różne osoby. I choć na pewno aktorka ma tutaj mniej czasu ekranowego niż główny bohater, to i tak stwarza równie mięsistą rolę i równie jakby nietrudną do uwierzenia. Ale
Dla mnie prawdziwa perełka to się tutaj kryje na drugim planie. Paul Racy, którego ja właściwie nie znam ze zbyt wielu filmów. Mimo, że gość ma 40 lat doświadczenia w filmach hollywoodzkich. To jest taki moment po prostu, że wiecie, wszystkie planety ułożyły się w jednej linii, ci ludzie się znaleźli, powstało coś pięknego. Bo przede wszystkim w momencie, kiedy pojawia się ta postać, czyli właśnie na tej farmie, o której wspomniałaś, wchodzimy do tego nowego świata, dla nas takiego być może trochę obcego, ale on jest w tym wszystkim takim przewodnikiem, który ci doradzi, który z własnego doświadczenia wie, jak pewne rzeczy rozegrać, co trzeba w tym momencie zrobić, co trzeba odrzucić, jakby jeżeli chodzi o kwestie psychologiczne, bo oni przede wszystkim tam będą skupiać się właśnie na psychologii, na tym, co przeżywają takie osoby. Nie będą szukać tam lekarstwa, tylko będą szukać sposobów na to, jak się dostosować na nowo. Jak się pogodzić z nową rzeczywistością? I gdyby ta rola nie zagrała tak dobrze, jak tutaj ostatecznie zagrała, to myślę, że ten film mógłby się pod pewnymi względami rozsypać, bo wtedy przemiana głównego bohatera nie byłaby tak wiarygodna. Tak, i serio polecam wam, żebyście poszukali sobie różnych wywiadów i innych materiałów na temat tego filmu. Już sama historia Paula Racy jest niesamowita i uważam, że warto ją poznać. My tutaj nie będziemy się tym zajmować, bo jednak skupiamy się na samym filmie, tak. Ale poszukajcie sobie na YouTubie, my też jeżeli będziemy mieli okazję, to zostawimy wam jakieś linki w opisie. I ja chciałem tutaj także poruszyć taki temat, który gdzieś tam w internecie chyba wyskakuje co jakiś czas, czyli na przykład kiedy opowiadamy o osobie głuchej, to czemu nie zatrudniliśmy w tej roli osoby głuchej faktycznie? No ale jeżeli mamy opowiedzieć tutaj o bohaterze, który na początku słyszy i na początku ma grać tak jakby słyszał, no to musimy zatrudnić aktora, który będzie musiał przejść tę przemianę i zagrać jakby później nie słyszał. No w inną stronę. Bo jednak traci słuch, tak, mimo wszystko. Tak, i jednak w drugą stronę, no nie do końca mogłoby to działać. Tymczasem jednak na drugim planie mamy aktorów, którzy są głusi od lat, albo być może nawet od urodzenia i to jeszcze dopełnia nam ten obrazek. I tutaj też czerpię się z ogromnym szacunkiem z kultury osób głuchych, czy też z doświadczeń osób, których rodzice na przykład są głusi, ale oni sami są słyszącymi osobami. Na przykład. Więc nie dość, że mamy tutaj ogromną pasję do tego projektu, to jeszcze też wielki szacunek jakby do samego przedmiotu czy podmiotu tematycznego. Absolutnie nie zgadzam się z tym, że ten film traci na przykład tempo w niektórych momentach, bo uważam, że po prostu pozwala sobie kontrastować te wszystkie rzeczy właśnie wybuchowe z tymi momentami ciszy, tego wyciszenia, tej próby zrozumienia obecnej sytuacji. I do samego końca nie zbacza z tego toru, to znaczy on dokładnie wie, co chce opowiedzieć i jaką klamrą domknąć w ogóle całą tę opowieść. Bo scena finałowa to jest... Bałem się, że mi ten film zepsują, bo on do pewnego momentu był po prostu znakomity i naprawdę bałem się o to zakończenie. Że będzie pretensjonalne. Tak, tak. A ja też. Bałem się takich zabiegów, natomiast nic takiego się nie wydarzyło. To wszystko jest wdzięczne i chociaż mamy tutaj do czynienia z pewnym, choć zdekonstruowanym schematem podróży bohatera, no bo jednak mamy bohatera, który jakieś tam ma przeciwności rzucone pod nogi, ma swojego mentora, który coś tam, no i tak dalej, to jednak właśnie sam sposób opowiedzenia tej historii jest taki właśnie wdzięczny, taki bez żadnej pretensji, bez żadnego łapię więcej niż mogę. Mhm. Nie wiem, moje serduszko poruszył, nauczyłam się dzięki temu filmowi czegoś, poznałam coś nowego, i ja to ogromnie w kinie cenię. A jednocześnie pozwolił na tyle empatii względem bohaterów i taki ładunek emocjonalny przez absolutnie cały seans. Naprawdę, szczerze, polecamy wam ten seans. Uważam, że powinien to zobaczyć każdy. Na pewno warto, żeby to zobaczył każdy. No i fajnie, okazuje się, że mamy właściwie sam początek roku. A my tutaj już mamy takiego dobrego całkiem kandydata do topki na następny rok. Tak, a wcześniejszej jeszcze nie zrobiliśmy. No. Tak, no i co teraz? Co z tym zrobić? Just do it! Po prostu powiem wam tak. Ja sobie i wam życzę więcej takich filmów, więcej takich debiutów, więcej takich ról. I przede wszystkim większej reprezentacji, bo to też jest bardzo ważne. Tak, więc tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy materiał. Polecamy wam bardzo mocno i bardzo gorąco ten film. W opisie powinniście znaleźć właśnie listę także pokazów przedpremierowych, klasycznie jak przy okazji wszystkich naszych patronatów medialnych. To wszystko od nas i do zobaczenia w następnych odcinkach.